to najgłośniejsza afera w Polsce. Dobra, Gimper, podsumowanie afery Pandora Gate. Ok. Partiatik! Live. To najgłośniejsza afera w polskim internecie. Temat Pandora Gate śledziły miliony osób, którymi wstrząsnęły wyciągnięte na światło dzienne skandaliczne zachowania Stu i innych twórców. Film Konopskiego prezentujący zupełnie nowe dowody w ciągu zaledwie godziny został obejrzany 4 miliony razy, co ustanowiło nowy rekord YouTube'a. Szkoda, że na takiej sprawie, ale dobrze, że udało się ją naświetlić. Podsumuję dla was dzisiaj to, co dotychczas wydarzyło się w ramach akcji Pandora Gate, ale także przyjrzymy się Backstone? Innym tematom, które w tym całym szumie informacyjnym mogły wam po prostu umknąć. Zanim jednak zaczniemy, bardzo miło mi poinformować, że marka KFD została nowym, stałym partnerem kanału, z czego osobiście bardzo się cieszę. Jak zdobyć tak? Też chcę. Myślisz, że będą chcieli? Bo mam przyjemność z ich produktów bardzo regularnie korzystać i jestem mocno zadowolony. Także nie? Gorącymi brawami... Pieprz się! Co to znaczy nie? Ta, no. Ta, dobrze. I dużą ilością dymu. Przywitajmy ich uroczy logotyp w kadrze, który mam nadzieję zostanie tutaj z nami na długo. A tymczasem zaczynajmy. A zaczniemy sobie od podsumowania innych tematów. Ile dymu. Co ja narobiłem? A zaczniemy sobie od podsumowania rzeczy niezwiązanych z akcją Pandora Gate, które wydarzyły się przez ostatnie dni, a o których informacja mogła do was nie dotrzeć, bo wszystkie kanały newsowe i komentarii przeszły w tryb nadawania tylko o Pandorze, a na Twitterze informacje niezwiązane z aferą znikały błyskawicznie. Tak jak błyskawicznie Young Leosia musiała ewakuować się z Izraela, o nie, będą... gdy okazało... Ciekawe, czy będą te komentarze boomerów, co mówiłem o nich. Się, że w okolice jej hotelu zaczynają spadać rakiety. Ogólnie jest taka sytuacja, że Palestyna zaatakowała dzisiaj Izrael. Cała niepokojąca sytuacja była oczywiście związana z atakiem rakietowym Hamasu na Izrael. Ataku, dodajmy, największego od lat. I oczywiście Leokadia nie była jedyną Polką, która znajdowała się na tym terenie i była zagrożona. Natomiast z racji popularności wokalistki, a także tego, że sama zadeklarowała, że będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Temat oczywiście wzbudził zainteresowanie do tego stopnia, że w momencie, kiedy poinformowała, że udało jej się złapać lot do Stambułu i wydostaje się z Tel Awiwu, to na flight radarze jej lot śledziło prawie 7 tysięcy osób. Chcąc się upewnić, że ich ulubiona wokalistka na pewno jest bezpieczna. Jak się okazało... Snajpią ją. Aż mi się niewygodnie siedzi, jak słyszę te info o tobie. Bo w tym samym samolocie, tuż obok niej, siedział Kacper Błoński, który na swoim Insta Stories również poinformował, że został obudzony przez wybuchy i syreny alarmowe. Oboje uciekli i dobrze, wojna to rzecz straszliwa i pozostaje się cieszyć, że Leosi i Błońskiemu nic się nie stało. Czasami, że nic się nie stało, śpiewamy też naszej polskiej reprezentacji, kiedy przegrywa kolejny mecz. Makowca, o miłości Polaków do piłki nożnej przekonani byli organizatorzy wydarzenia MUF. Ej, tak szczerze, co do tego MUF, oglądał to ktoś? Czy mi się wydaje, czy to po prostu przemknęło przez wszystkie afery i nikt tego nie oglądał totalnie? Nikt nawet nie wie, że to się wydarzyło. I tutaj dla poparcia... Czekaj, mogę wejść, ale nie wiem, czy te komentarze będą. Japczan ustawił zdjęcie, jak był na tym MUF i tam były komentarze tylko nie oglądałem. I tak dalej. Cześć, zobacz. Są dalej. Niestety, nie znalazłem restreama, więc nie oglądałem. Szczerze nie oglądałem. Nie wiem, bo nie wiem co. Dobra, tu wyzywa. Szczerze to nie oglądałem i tak dalej. O. I tu paru jest jego kibiców. Okej. Okay. Ale dużo tych polajkowanych. Nikt tego w dupę nie oglądał. Federation. Jednak póki co druga edycja wydaje się być totalną klapą. Sam termin odbycia się zawodów niestety przypadł w środku ogromnej dramy związanej przecież z współzałożycielem agencji Spotlight, która odpowiada za powstanie brandu MUF. W związku z tym konferencje i różne programy często były rozpoczynane przez oświadczenia prezesa MUF Federation Wojtka Szaniawskiego. Na dodatek kontrowersyjna decyzja o... Ktoś jeszcze ogląda te gale? W sumie gal freakfightowych też ostatnio w ogóle nie oglądałem. Od kiedy... Czekaj, ja nawet nie wiem, czy Heilig ostatnio oglądałem, chyba już też nie. Więc to... Ale tego MUF to nigdy nie oglądałem, a to dopiero i tak drugie było.
O wykluczeniu drużyny Goats przy jednoczesnym zachowaniu Lexi Chaplin w rozgrywkach youtuberów nie przysporzyła federacji pozytywnych komentarzy. Rezultatem jest nieco ponad 150 tysięcy wyświetleń na oficjalnej transmisji youtubowej promującej projekt, fotki trybun, które są w połowie puste, transmisja posiadająca ponad 50% minusów pod live'em i komentarze podkreślające problemy techniczne, takie jak to, że nie da się wykupić gali. Ktoś inny Serio na Kanal Plus to leciało? XD. Kupił dostęp i nie da się oglądać, a i samo wydarzenie nie obyło się różnych baboli, takich jak na przykład koncert z playbacku, po którym zapomnieli włączyć wokaliście mikrofonu. Myślę, że obserwując wyniki tego przedsięwzięcia, a także aktualne problemy agencji Spotlight, MOVE3 możemy się nie doczekać. Doczekaliśmy się za to kolejnych loterii od youtuberów, które... Ale w sumie i tak nikogo tam nie było, do kogo on miałby mówić. Może dlatego mikro mu nie włączyli. Mogły wam umknąć, bo na przykład Isamu X Pompa rozdaje gigafurę, czyli odpisowane BMW M4 i standardowo, żeby wziąć w udział w losowaniu, trzeba kupić jednego z oferowanych przez youtubera e-booków. Nieco bardziej kreatywnym pomysłem pochwalił się za to Oj Wojtek, który w loterii udostępnił do wygrania Oj Domek. I teraz na działce o powierzchni 1000 m2 znajduje się basen, plaża, sauna, palenisko i dużo więcej. A, i rozdam to jednemu z was. Swoją drogą twórca kilkukrotnie na Twitterze podkreślał, że jest mu bardzo przykro, że finał akcji ma miejsce akurat w trakcie Pandora Gate, bo przygotował coś świetnego i przykro mu, że nie może przebić się do ludzi. Mimo tego wielki finał z losowania zwycięzcy domku obejrzało ponad 800 tysięcy osób. Patrząc na ilość losów w maszynie, można stwierdzić, że mimo wszystko sporo osób zdecydowało się wziąć w loterii udział. Więc biorąc pod uwagę warunki i okres, w którym to wszystko się odbywało, szczególnie, że live z rozdawania tego domku udział się chyba z 2 czy 3 godziny przed publikacją filmu Konopskiego, to akcja moim zdaniem wyszła naprawdę nieźle. I to dobrze, bo Wojtek od wielu miesięcy przygotowuje naprawdę fajne i kreatywne projekty, także życzę mu jak najwięcej sukcesów. Podobnie zresztą jak mojemu dobremu koledze Dinozaurowi, który niedawno otworzył nowy kanał. Mowa tutaj o Roju i jego świeżo otwartym projekcie zatytułowanym Podcast na Tarczywych. Royson jest jednym z tych twórców, który pozostają niezmiennie wierni swojej pasji i po prostu konsekwentnie dowożą dobrą robotę, nie ganiając za algorytmem i trendami. To niestety często przekłada się na mniejsze wyświetlenia niż u kolegów po fachu, z drugiej strony natomiast generuje ogromne pokłady szacunku Wygrałeś i respektu domek? Za pozostawanie wiernym. Ty jaki skin? Co jest? Moim ideałom. W pierwszym odcinku podcastu wraz ze współprowadzącym Kasprem Gutkowskim, pseudonim Klepsydra, Rojo opowiada sporo o starych czasach YouTube'a, na miniaturce pisząc, że Gimper myślał, że chce go pobić. I faktycznie troszkę tak było, ale nie spoileruję, tylko zapraszam do obejrzenia. Jeżeli sąd apelacyjny natomiast nie zmieni wyroku rapera Alberto, to będziemy mogli oglądać go już niedługo podczas wykonywania prac społecznych, bo raper usłyszał właśnie wyrok w związku z prowadzeniem samochodu pod wpływem a także za znieważenie funkcjonariusza. W rezultacie zostało mu odebrane prawo jazdy na okres 3 lat, a także wymierzono mu karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, czyli właśnie pracy na cele społeczne. Raper skomentował decyzję sądu bardzo dobitnie. Co to ma być za wyrok? Polskie prawo koniecznie do zmiany. Już dawno czas zacząć zatrudniać kompetentne osoby na takie istotne stanowiska, a nie po znajomości mają robotę i jajca. Jest to mało merytoryczna odpowiedź, więc miejmy nadzieję, że prawnik Alberto napisze apelację w nieco bardziej dystyngowanych słowach. W przeciwnym wypadku pan Simao bowiem pozna nie smak wakacji, ale ciężkiej pracy. Koniu. Ciężką pracę wykonali również Konopski i Sylwester Wardęga, naświetlając niepokojące zachowania youtuberów w ramach afery Pandora Gate. Dziś podsumuję dla was wszystko, co wydarzyło się od publikacji przez Sylwestra Wardęgę jego pierwszego filmu. Więc jeżeli chcecie posłuchać o tym, co wydarzyło się wcześniej, czyli między innymi o ogromnej aferze związanej z Gargamelem, Krzysztofem Gonciarzem, czy zarzutami byłej dziewczyny Miksera? Kliknijcie tutaj i obejrzyjcie. A teraz zapnijcie pasy, Witam, bo w internecie przez ostatnie kilka dni wydarzyło się naprawdę sporo. Film Sylwestra Wardęgi przedstawiający mroczną tajemnicę youtuberów został opublikowany na YouTubie 3 października. I w momencie, kiedy nagrywam to wideo, ma około 9 milionów wyświetleń. Dowiedzieliśmy się w nim kilku bardzo istotnych rzeczy. Po pierwsze, w sposób niepodważalny zostało udowodnione, że youtuber Stuart Barton był mocno zaburzony seksualnie na punkcie młodych dziewczyn i wypisywał do nich często obrzydliwe rzeczy. Otrzymaliśmy też mocne dowody, że jego skrzydłowym był Marcin Dubiel i o niepokojących upodobaniach... O, pozew do Gimpera idzie. Stuarta wiedział, a nawet sam wysyłał do niektórych dziewczyn głosówki, zapraszając swoją czternastkę na ostrą zabawę. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stuarta.
Tylko ja i moja 14 strona. Stron, no tak, kolejna strona do pisania. W pierwszym wywiadzie z Olciak wiedzieliśmy, że ze Stewartem coś jest nie tak, ale ten film to tylko dobitnie potwierdził. Ale Marcin Dubiel jako skrzydłowy Stewarta, który mu pomagał, to była zupełnie nowa informacja. Oprócz tego Sylwester przedstawił dowody pokazujące... Ty co byś zrobił jakby... Wiesz, zamiast tego statementu Dubiela, nie? On wstawiłby reklamę Coca-Coli, jak pije coś tam na Hawajach. Ja pierdzielę. Że Fagata, czyli była dziewczyna z Stewarta, bardzo dobrze zdawała sobie sprawę z tego, co Stewart robi. Mogłoby to być realne, w końcu żyjemy w symulacji, tak? Wszystkie jej wypowiedzi na temat tego, że nie wiedziała, były po prostu kłamstwami. Muszę cię zapytać o rzecz, o której byłoby lepsze niż obecny ruch? Dni jest bardzo, bardzo głośno. Chodzi tutaj witam, o temat Stu. Ja nie mam z tym nic wspólnego, o co jest Stewart oskarżany, więc bardzo nie chciałam, żeby tak było mówione. Na sam koniec, półtorej minutowy... Dzięki mi raz za 9 lat, witam. Witam. W swoim temacie dostał również Boxdel. W tym segmencie oprócz informacji, że Boxdel najprawdopodobniej kłamał, kiedy mówił, że nie ma pojęcia o żadnych rzeczach, których dopuścił. Ale ucho czerwone z nerwów. Wrócił się Stu. Pokazane zostały jego wiadomości do 14-letniej dziewczyny. Mistrzem MMA podobno. Miał 19 lat i miał do niej napisać, że... Ty, to prawda, że Boxdel jest mistrzem MMA, bo wczoraj mierzony był w tym temacie. Że będzie ją w c***ki, nawet jak są za małe na jego c***a. Po filmie oczywiście zawrzało, a najmocniejszy damage zebrał tak naprawdę na Boxdel. W przeciągu kilku godzin porzucili go wszyscy partnerzy biznesowi, a największy hejt wylał się właśnie w jego stronę. Niedługo później pojawił się jego film z oświadczeniem, który częściowo poprawił jego wizerunek, ale został dosyć mocno skrytykowany przez Sylwestra Vardengę na livestreamie. Głównie przez zastosowanie półprawd w niewygodnych dla Boxdela momentach, a także za zaproszenie do wywiadu Olciak 90. W ogóle dużo ludzi mówi, że przez to, że on powiedział imię tej dziewczyny i ona się przestraszyła, tej Julii, co tam była ze Steve w hotelu i w restauracji, to przez to u Korobskiego dużo nie ma rzeczy na Boxdela. Bo to, że ona się wycofała, to jest częściowo, nie? Ale jeszcze tamta się wycofała, która też miała na niego. Czy która już wcześniej straciła. Albo nie miała na Boxdela, tylko na kogoś jeszcze innego. Może na Dubiela? Nie wiem, no. Dużo tego było. To też tak w sumie niejasne jest przez to, że no nie mogli tego pokazać. Była większość wiarygodności. No właśnie, i podobno on to specjalnie zrobił. Niby to przypadkiem, ale to wygląda jednak, że on to specjalnie zrobił, żeby na niego było mniej brudów. Trochę smutno. Oświadczenie w temacie filmu Vardengi wydał jednak Marcin Dubiel, który zaczął grozić Sylwestrowi Vardendze, że go pozwie, a także odciął się od wszystkich zachowań Stewarta. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku. No tak, pan z ligi. No. Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Reprezentująca mnie kancelaria w dniu dzisiejszym skierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Vardendze. Dobra, jest. Steve Minecraft się zesrał, znowu coś pieprzy. No i już 14 raz tego słucham i dalej nie mogę. Skierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Vardendze. Jest to chyba jedno z najgorszych oświadczeń, jakie zostało kiedykolwiek wydane w jakiejkolwiek dramie na polskim YouTubie. Gratulacje, Marcin. Szczególnie, że Konopski w swoim filmie, który został wrzucony kilka dni później, udowodnił dobitnie, że Marcin Dubiel musiał wiedzieć o zachowaniach Stewarta, a także sam wypisywał do 14-letnich dziewczyn. I to samo potwierdziły screeny oraz głosówki wrzucone przez Sylwestra Vardengę na jego Instagrama. Zresztą również na storiesach u Druida została zezłomowana Fagata, która cały czas próbowała wypierać się tego, że miała jakąkolwiek wiedzę na temat skłonności Stewarta. Jak wynika jednak z opublikowanych przez Sylwestra Vardengę głosówek, rzeczywistość wyglądała nieco inaczej. Ty na pewno o tym wiesz, bo on mówi, że ty przy tym byłaś i on mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz, że jakąś taką 13-letnią czy iluś dziewczynką się z nim rób. Czy coś takiego? Jest to o tyle istotne, że Sylwester opublikował te dowody już po tym, jak Fagata złożyła zeznania w prokuraturze, która również od kilku dni jest mocno zaangażowana w tę sprawę. I jeżeli była przekonana, że nikt nie ma na nią takich dowodów i skłamała w prokuraturze, to będzie mieć teraz bardzo poważne problemy. No, oby. Dodać, że nie była on... Nie życzę nikomu źle, ale wyobraź sobie, jakie to byłoby piękne parę lat bez niej w internecie. Może po tym by się już się podniosła i nie wróciła do internetu. Kolejna zaleta.
Ona jedyną twórczynią, która została przesłuchana przez prokuraturę, bo jeżeli wierzyć temu, co pisał Sylwester Wardęga, to budynek prokuratury wyglądał, jakby odbywał się tam meetup, bo co chwilę korytarzem przechadzali się rozmaici youtuberzy. On sam również złożył zeznania i widać, że organy państwowe nie próżnują. W międzyczasie sprawa nabrała rozmiaru niespotykanego. Dzięki Keeper za 12 lat. Śmigło na IG na 12-lecie. No 12 lat. Czej! Dotychczas na polskim YouTubie. I o Pandora Gate zaczęły informować nawet główne wydania wiadomości w telewizji. A sprawą zainteresowali się nie tylko dziennikarze, ale i politycy. Bo premier Mateusz Morawiecki osobiście informował o trwającym przesłuchaniu Sylwestra Wardęgi. Witam, inżynier. Skończyłem Spidermana, teraz gramy w Miles Morales? Miluch? A Zbigniew Ziobro wydał specjalną konferencję prasową, na której informował, że zamierza złapać youtuberów. Między innymi osoby, która jest znana jako Backstone. A w tle tego wszystkiego cały czas latała masa Backstone. Streamów, oskarżeń, niepotwierdzonych dowodów, skrzynki kanałów, komentarzy pękały w szwach, a wszyscy coraz bardziej czekali na film Konopskiego. Natomiast jeszcze przed publikacją wideo przez Mikołaja, drugie oświadczenie w swoim temacie wrzucił ponownie Boxdel. I tym razem zrobił to o wiele lepiej. Musimy pogadać po ludzku, bez żadnego zbędnego pierdolenia. Pokażę wam nieznane... Najlepszy koment co do tego filmu. Chillujesz sobie za płotem, a sąsiad się drze, że nie jest pedofilem i nic nie wiedział o żadnym pingwinie. Nie, no to jest piękne. To materiały i przede wszystkim argumenty, które myślę, że bardziej zobrazują wam całą tą sprawę. Po pierwsze, bardzo logicznie i chłodno podszedł do sprawy, pokazując swój punkt widzenia. Po drugie, udowodnił on, że jedna z dziewczyn, z którą pisał, kiedy miała 14 lat, okłamywała go co do swojego wieku, mówiąc, że ma lat 16. I jego perspektywa, w połączeniu z faktem, że mówimy tu o kilku zjebanych wiadomościach, które wysłał... Ty, a Boxel nie mówił, co za różnica, czy ma 13, 14, 15, 16 czy 17? Nieważne. Mu będąc nadal bardzo młodym człowiekiem, bo mając zaledwie 19 lat. To wszystko spowodowało, że... To mówił Korwin? Wszyscy już brzmią jak Korwin w tej sprawie, to jest problem. Odbiór tego filmu był bardzo dobry i ludzie mu uwierzyli. A także, bardzo rozsądnie zresztą, oddzielili jego przypadek od przypadku Stu, które niesłusznie przez wielu komentujących były wrzucane do jednego worka. Voxdel, pomimo tego, że zawinił najprawdopodobniej najmniej ze wszystkich osób naświetlonych w tej sprawie, otrzymał dotychczas największe konsekwencje. Wyrzucenie go z GBS-u i MOVE to, powiedzmy, nie jest jakoś nie wiadomo jak duża skala, ale oświadczenie Fame MMA informujące o tym, że będzie dążyć do usunięcia go ze spółki, której był... założycielem, z Fame'u, który jest właśnie trochę... podobno jest coś takiego, że mogą go usunąć, jak działa na niekorzyść spółki i sąd może go zmusić do sprzedania udziałów. Tylko pytanie, czy to się w ogóle naciągnie, tak? Zależy, co w sądzie będzie powiedziane, bo to nie jest takie proste. Nawet jakby udało się to zrobić, to sądy działają tak, że to będzie się ciągnęło i ciągnęło, więc przez najbliższe nawet 10 edycji Fame Boxer i tak by z tego zarabiał. Więc no. Jego dzieckiem, którego logotyp ma wytatuowany na ręce. To są bardzo poważne konsekwencje i moim zdaniem dzięki za 39 lat, witam. Biorąc pod uwagę skalę przewinienia. Natomiast w momencie, kiedy to wszystko się działo, emocje sięgały zenitu i niektórzy ludzie w komentarzach wpadli, mam wrażenie, w pewnym momencie w owczy pęd kancelowania kolejnych youtuberów i czekania no tak, na jak najwięcej brudów, żeby można było kogoś z YouTube'a, zapominając, że tutaj chodzi o ofiary i tragiczne historie ludzi, którzy zostali skrzywdzeni. I o takich osobach możemy mówić w przypadku działalności Stu, która była schematyczna, powtarzalna i w ewidentny sposób wyrządzała szkodę psychiczną tym młodym dziewczynom, z którymi pisał, mając już 20 kilka lat. I to, co mnie cieszy, to fakt, że w komentarzach wyjątkowo często można było znaleźć głosy rozsądku od ludzi, którzy rozumieli, że przewinienia należy stopniować. Swoje 3 grosze w tej sprawie zdecydował się dorzucić Krzysztof Stanowski. Mam nadzieję, że Gimper to skrytykuje, co mówił Stanowski, bo no mnie to zdenerwowało, co mówił Stanowski. I realizując odcinek Dziennikarskiego Zera. Na dodatek pod koniec tego materiału, rezygnując ze współpracy z Maciejem Dąbrowskim, czyli z Człowiekiem Wargą, w związku z wyjątkowo niesmacznym żartem z filmu Z dupy do ucha sprzed 9 lat. Jaka jest wasza ulubiona pozycja do tak, żeby s**ka wylatywała? A jaka jest wasza ulubiona pozycja do r***a w d***e, tak żeby
Kropka wylatywała. O ile Stanowski generalnie w swoim filmie mówił mądre rzeczy, to ta decyzja bardzo ludzi rozjuszyła, bo dziennikarz Kupoty sam gadał. Dzień wcześniej żartował sobie z ofiar Stewarta Bartona. I format piłkarski mógłby prowadzić Stu, wykorzystana jedenastka. W związku z tym tak drastyczne odcięcie się od swojego kolegi, z którym prowadził program, i zerwanie z nim współpracy, komentujący potraktowali jako przejaw hipokryzji. W konsekwencji całego zamieszania wokół kanału sportowego, jeden z głównych sponsorów, czyli Lipton, całkowicie wycofał się ze współpracy. Ale Lipton. Sam człowiek Warga odniósł się do tej sytuacji na swoim kanale na YouTubie i zebrał w przeważającej większości pozytywne komentarze od ludzi, którzy rozumieją, że nie ma sensu kancelować go za głupi żart z filmu sprzed 9 lat, który nie został wypowiedziany po to, by kogokolwiek skrzywdzić. I o ile może być niesmaczny, to nie jest przestępstwem i stoi bardzo daleko od na przykład zachowań, które prezentuje Stu. Po raz kolejny pozostaje mi wyrazić zadowolenie z tego, że sporo osób to rozumie. Krzysztof Stanowski też chyba częściowo zrozumiał, że jego żart z wykorzystaną jedenastką był nie na miejscu, szczególnie w obliczu decyzji o zakończeniu współpracy z człowiekiem Wargą. I to dobrze, bo to nie był jedyny żart z tematu Pandora Gate, który pojawił się na łamach programu KS Poranek. Stanowski wrzucił dziś na swojego Twittera obszerne oświadczenie, w którym podkreśla, że żartował z p***a, a nie p***. Zrobił to jeszcze przed materiałem Wardęgi i oprócz tego twierdzi, że w innych okolicznościach tego rodzaju dowcip pozostałby niezauważony. Cześć, to... Przecież to on pisze o sobie czy o z dupy? Bo już nie wiem, kogo on broni. Chłop się odkleił. Co jest? Dzięki, Antman. Przecież u z dupy jest identycznie. To jest poranek. Stanowski wrzucił dziś na... On siebie broni, ale to brzmi jakby bronił z dupy, więc... Nie wiadomo, no to chyba nie on pisał, tylko jakiś PR-owiec. ...swojego Twittera obszerne oświadczenie, w którym podkreśla, że... Mega mi przykro, bo Stu jest najgorszy w tej dramie, a to chyba był moim ulubionym youtuberem z dzieciństwa. No... Rozumiem. Ale wiesz... No co no, RNG tak wybrało, że jego akurat lubiłeś. Ja go nie oglądałem nigdy. Tyle dobrego dla mnie. Ale wiesz, jakby wyszło coś na... Czekaj, kogo ja oglądałem? Kurde, nie wiem, kogo ja oglądałem. Jakiegoś randoma kiedyś oglądałem, jak grał w God of War 3. Ale nie pamiętam jego niku. Może też na niego wyszło, a ja nie pamiętam jego niku. Ja pierdzielę. Żartował z p***a, a nie p***. Zrobił to jeszcze przed materiałem Wardęgi i oprócz tego twierdzi, że w innych okolicznościach tego rodzaju dowcip pozostałby niezauważony. Ja nie oglądałem Bettina. Podkreślając, że nie jest to dla niego łatwe i że dowcip uważa za generalnie okej do opowiedzenia na backstage'u zamiast przed kamerą. Komentarze nie zostawiły na dziennikarzu suchej nitki, sugerując, że przeprasza, bo uciekają sponsorzy, zarzucają mu zagrania PR-owe i stosowanie tak zwanego non-apology, czyli przeprosin, które w rzeczywistości nie są przeprosinami. Kletek... Nie wiem, Stanowski, który jest milionerem i nie musi za to przepraszać, ale ugina się, bo jego koledzy mają też udziały w tej firmie, więc przepraszam, żeby nie odeszli sponsorzy, ale jego tak naprawdę i tak to nie obchodzi. To jest durne. On sobie może pozwolić, żeby odeszli sponsorzy albo po prostu przeprosić, a nie pieprzyć jakieś PR-owe zagrywki. No przecież to jest debilne. Tego wszystkiego, screenów, niepotwierdzonych informacji, pomówień i znaków zapytania pojawiło się o wiele więcej. W pewnym momencie na tapetę został wzięty... Tam są jeszcze miliony, no ja wiem, że są miliony, bo oni mówili, że chyba w tamtym roku zarobili 50 milionów, to chyba był w ogóle dochód na czterech do podziału, 50 milionów. I wiem, że tam gigantyczne pieniądze wchodzą w grę, ale... On i tak sobie może pozwolić, żeby nie wyrzucać tamtego z dupy z programu za jakiś debilny żart. Nie przepraszać z dupy za swój żart, bo to też był żart. A jak już przeprasza i naprawdę chce przeprosić, to niech nie pisze jakichś PR-owych tekstów. Bo to przecież nie brzmi tak, że on chce przeprosić, tylko brzmi tylko pod sponsorów, więc to jest useless. Dzięki Maciek za 6 lat. Albo niech nie przeprasza, albo przeprosi i wypieprza. Sorry, ja już matgę.
Pamiętny case imprez Filipa Zabielskiego, który musiał wstawiać na swój profil bardzo obszerne oświadczenia, które póki co wzięły tą sprawę na wstrzymanie i na pewno będzie ona dalej badana przez Sylwestra Wardęgę, który opublikował już na swoim story specjalny mail, na który mogą zgłaszać imprezy się osoby, które brały udział w imprezach TikTokerów. Siostra Filipa Zabielskiego, czyli Iza, wstawiła zapłakane instastory, na którym apelowała do tego, żeby nie wyzywać jej i jej rodziny za domniemania na temat rzekomych zachowań jej brata. Tak, dotarliśmy do momentu, w którym facetowi nic nie zostało udowodnione, zostały rzucone jakieś screeny i pomówienia i na bazie tego jacyś ludzie pisali i wyzywali jego rodzinę. To nie wszystko. Niesłusznie został zhejtowany także Dis, bo ludzie pomylili go z Disowskim, temat którego również był poruszany w Pandora Gate. A gdy w powietrzu była sprawa Michała Gały, który został oskarżony o... Najpierw mówiło się o Michale G. I w związku z tym Michał Graczyk z Pompa Teamu, pseudonim Graczol, również dostał mnóstwo DM-ów, które sugerowały mu, że kogoś bez żadnego dowodu i jeszcze do niewłaściwego człowieka. W powietrzu natomiast znajduje się jeszcze jeden temat, który moim zdaniem wymaga szerszej analizy. Na TikToku pojawiło się bowiem spore wideo z oświadczeniem chłopaka, który miał zostać w bardzo młodym wieku wykorzystany przez SKKF-a, a także dotarł do innych osób z podobnymi historiami. Myślę, że powinniśmy wyjaśnić temat pewnego youtubera. Na ekranie wyświetlę wam teraz screenshoty kilku tweetów, które znalazłem, a także screenshota od chłopaka, który nagrał TikToka na ten temat. Na tych screenshotach widać dość mocne oskarżenia w stronę SKKF-a, a ja mam dowody na to, że tak faktycznie było. W tę sprawę mocno zaangażował się Bartek Sitek, który na swoim Twitterze grzmiał: z obawy przed próbą wyciszenia sprawy informuję publicznie, mam wystarczająco informacji od kilku niezależnych rozmówców, żeby stwierdzić, że SKKF musi wydać swoje stanowisko i radzę mu kompletną szczerość, bo z każdego niedomówienia zostanie rozliczony. I chciałem tylko powiedzieć, że jestem w dobrym kontakcie z Bartkiem Sitkiem. Jestem Żydem. Dzięki. Maciak 131 dał. O, nie wiem. 5 zł. I ode mnie to zależy. Powrót czarnej ekipy. Dzięki, dzięki. Ja tam tylko pionkiem byłem w tej mafii. Dzięki. I dotychczas zebrany materiał dowodowy dotyczący działań SKKF-a jest bardzo, bardzo niepokojący. W związku z tym, jeżeli są tutaj osoby, które zostały przez niego skrzywdzone albo znają osobę, która mogła tego doświadczyć, to zapraszam was do kontaktu na ten adres mailowy. Przekażcie nam proszę więcej informacji. Bartek Sitek jest w kontakcie z dziennikarz śledczą, a ja chciałbym się osobiście upewnić, że pewne rzeczy, które zobaczyłem, na pewno trafią do prokuratury. I obawiam się, patrząc na pewien schemat działań, który dostrzegam w tym, co zobaczyłem, że niepokojących historii związanych ze SKKF-em jest o wiele więcej. Bardzo chciałbym się mylić i chciałbym, żeby na tego maila nic nie przyszło, ale boję się, że rzeczywistość może mnie rozczarować. Co niektórych w komentarzach przyjdą natomiast fanarty. Rozczarował film Konopskiego i... Ty, szczerze... a SKKF coś nagrywa? 10 miesięcy temu. A rok temu moja choroba, jakąś chorobę miał. W sumie go nigdy nie oglądałem też. Ja nie wiem, chyba nigdy Minecrafta nie oglądałem. Nie, oglądałem CTSG kiedyś, ale na niego nic nie wyszło. Mam nadzieję, że nie wyjdzie. Szczerze mówiąc, trochę rozumiem, bo hype na niego nakręcony był bardzo duży, a ludzie, mam wrażenie, stali z widłami i pochodniami i oczekiwali rozlewu krwi. Ale moim zdaniem film, który przygotował Konopski, jest bardzo dobry, dojrzały i przedstawia tę sprawę w dobitny sposób, tak jak powinna ona zostać przedstawiona. W ponadgodzinnym wideo najmłodszy w Polsce twórca commentary nie tylko przedstawia kolejne dobitne i niepodważalne dowody na działalność Stu, doskonale podsumowuje manipulacje i kłamstwa Marcina Dubiela. Trzeźwo i racjonalnie podchodzi do... Dzięki. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Inżynier biznesu dał na Goliborde 7 zł i 77 groszy. Hej, bo co? Nie, bo jednak nie jesteś na topie w zabawie Pandora Gate. Smunto. Co to znaczy na topie? Że nie zamieszany? To chyba dobrze. Do case'u Boxdela, ale też zwraca uwagę na bardzo ważne społecznie rzeczy, takie jak demoralizacja młodzieży przez DJ-a Palasajda, czy agencję Spotlight, wywodzi się większość osób powiązana z aferą Pandora Gate. Oprócz tego szerzej zostały naświetlone wątki Werteza, Disowskiego, a także Wojtaza, już nieaktywnego youtubera, który również... Gdzie w ogóle oświadczenie tego Wojtaza, ty? Nie Wojtaza, Werteza. Ja pierdzielę, co ten typ w ogóle tam pisze, to gorzej chyba niż Dubiel. Czaju pisać mnóstwo obrzydliwych wiadomości. Dzięki. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa. Poka, ale to już chyba nie ma, bo to wczoraj widziałem, chyba zniknęło już. Dał na Golibordę 5 zł i 69 groszy. Dziadek, zaktualizujesz? Tamta była na szybko. Dzięki.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Fajne. Doceniam. Do dziewczyn. Jestem pełen podziwu i szacunku do Konopskiego, patrząc jak dojrzał jako twórca i jak dobrze podszedł do tej sprawy. I po obejrzeniu tego wideo utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że dobrą decyzją będzie przekazać mu wszystkie kontakty i informacje, które sam zebrałem, po to, żeby mógł to zbiorczo umieścić w jednym filmie. Natomiast do ludzi, którzy spodziewali się więcej. Słuchajcie, wiem, że był na ten film duży hype, ale nie zapominajmy, że w tej sprawie nie chodzi o organizowanie sobie konkursu na kancelowanie youtuberów i licytowanie się o to, kto namierzy największego zwyrodnialca. Mam wrażenie, że na pewnym etapie tej sprawy ludzie zapomnieli, że tutaj chodzi o historię tych dziewczyn, które skutki psychiczne tych szantaży emocjonalnych, wulgarnych wiadomości czy innych niestosownych rzeczy, które się wydarzyły, a nigdy nie powinny były mieć miejsca, mogą odczuwać jeszcze latami. A największe zasięgi na Twitterze zdobyły wiadomości Boxdela o tym, że jest mistrzem Śląska w MMA i siedzi mu 20 cm w gaciach. Spoko, to może być zabawne i pewnie jest, ale nie zapomnijmy w tym wszystkim, jaki jest sens tej sprawy. I jedna z rzeczy, która naprawdę bardzo mocno mnie cieszy przy okazji całej akcji Pandora Gate, to to, że dzięki temu wszystkiemu mocno zwiększy się świadomość tematu u rodziców. Będą bardziej świadomi zagrożeń, które... No nie wiem, jestem ciekawy, czy serio. Bo wydaje mi się, że... Kurde, nie wiem. Trochę chyba nie wierzę w to. Nie interesuje mnie tylko, jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Patrząc po tym, co boomerzy w necie piszą. Maciek 131 dał na Golibordę 15 zł. Nowy film o Pandora Gate. Ej, zara. Ty, patrząc po tym, co na Facebooku boomerzy piszą, ty, wyszły brudy na Stew, na Dubiela, a boomerzy zamiast napisać, że... Nie wiem, że będą patrzeć, co dzieci oglądają, albo że widzieli, jak dziecko to ogląda, to oni piszą tak. Co? A kto to jest? Bo nigdy nie słyszałem. Wracam oglądać coś tam w dupę w telewizji. Ja pierdzielę. Okej. Nowy film Pandora Gate. No chyba ta. 7 lat, bo... czyhają na ich dzieci w internecie. A także to, że widząc skalę oburzenia w komentarzach i potencjalnych konsekwencji, 7 lat to ma to aż... zachowań, myślę, że nie tylko osoby publiczne i celebryci, ale po prostu ludzie, którzy mają tendencję do tego typu zachowań, zastanowią się kilka razy, zanim wyślą jakiejś małolacie pika, albo będą próbowali... Ty, a ogólnie wysyłanie swojej knagi, to nie chodzi mi, że do dzieci, tylko do dorosłych ludzi, nie? Do jakichś dziewczynek. Ma to w ogóle sens? Po co to się robi? Po co? Po co wysyłać zdjęcie swojej w dupę knagi? To wygląda aż tak estetycznie, że ty musisz się pochwalić swoją fają? To ktoś serio to działa na kogoś? Że wysyłasz faję i dziewczyna pisze, dawaj adres, będę za 5 minut? Bo tego nigdy chyba tego nie zrozumiem. Co jest w tym ładnego? Wysyłaj zdjęcie swojej w dupę knagi, no w dupę. No nie rozumiem tego. Nie wiem. Za dużo filmów dla dorosłych się naoglądali? Na mnie działa. Okej. I ją namówić na to, żeby sama wysłała swoje softy. Bo na takie rzeczy są odpowiednie paragrafy. No, rozumiem, i im kusiku. Większa świadomość społeczna tego, Sigma. Tym lepiej. Po filmie Konopskiego doszło jeszcze do serii ciekawych wydarzeń. David. Mianowicie marka Aldane zakończyła współpracę z Lexi Chaplin, na co ta zareagowała z wyjątkowo dużym brakiem. Płakać się będę, bo sama od jakiegoś czasu chciałem zakończyć współpracę. Brakiem klasy, odgrażając się, że sama myślała, żeby im podziękować. A komentarz w tej sprawie zamieścił... Sama myślała, żeby im podziękować, ale jak strumień pieniędzy płynął, to nic nie powie, tylko będzie dalej reklamować gówno, tak? Bo ona uznawała, że ta marka to jest gówno. I gdyby nie było afery, ona dalej gówno by reklamowała. Więc co ona pieprzy? Bo nie rozumiem. Luisz, podkreślenie Los Bambicos dał na Golibordę 5 zł. Konopski podczas stworzenia... Zaraz zobaczę. Cienki. Nie wiem, ta Lexi też. Partner Dane, Daniel Majewski, pisząc...
A nie, to nie Lexi. Kto to? W dupę. Na co ta zareakcja? Ciekawych wydarzeń, mianowicie Marka Oldane zakończyła współpracę z... A nie, Lexi, to czekaj, ja już mi się pieprzym te niki. Jestem hamuarem. Kaplin, na co ta zareagowała z wyjątkowo dużym brakiem klasy, odgrażając się, że sama myślała, żeby im podziękować. A komentarz w tej sprawie zamieścił partner Dane, Daniel Majewski, pisząc o tym, że czekał na wyjaśnienia od Lexi od zeszłej środy, ale ta nie miała na to czasu, bo była na Ibizie na evencie staników. Odpowiedzi na swoje pytania miał nie dostać do dziś, a swój zawód postawą influencerki wyraziła również Dane na Insta Stories. Oprócz tego Rossmann wycofał ze sprzedaży kosmetyki Teamu X, a marka Ingrid Cosmetics informowała, że aktualne doniesienia są dla nich bulwersujące i zaskakujące, a także, że ostatnia kolekcja influencerska wdrożona w ramach ich marki miała miejsce prawie rok temu, w domyśle sugerując, że kolejnych nie zobaczymy. DJ Palaside natomiast popłakał się na story, informując, że internet stał się strasznym miejscem, że... Dobra, co... Nie no, to jest smutne, że ktoś płacze, ale... Czy on nie mówił, że poczeka na film Konopskiego z oświadczeniem, a jak wyszło, to po prostu płacze? Natomiast popłakał się na story, informując, że internet stał się strasznym miejscem, że boi się wyjść z domu i że nie rozumie, dlaczego nagle zaczęły komuś przeszkadzać filmy sprzed 10 lat, a jedyną jego intencją było sprawienie, by ludzie uśmiechali się oglądając jego treści. Odbiór niestety nie należał do najlepszych. Ciekawe... Te komentarze... Nie mogę, natomiast wygląda reakcja ludzi na oświadczenie Dizowskiego, który wstawił krótki film na swój kanał YouTube. W niespełna minutowym wideo Dizowski podkreśla, że został bardzo poważnie oskarżony zaledwie na podstawie wycinka rozmowy na Snapchacie i fragmentu wypowiedzi Stu, a przed opublikowaniem zarzutów w jego stronę żaden kanał komentarzy się z nim nie skontaktował i nie zapytał nawet o jego wersję. On ma 2 miliony w ogóle, nie wiedziałem. Nie chce bawić się w internetowe odbijanie piłeczki, a także, że obrona w tej sprawie jest dla niego trudna, bo screeny pochodzą z przed 9 lat i zamierza on udowodnić swoją niewinność. Ale on przepraszał też chyba tą dziewczynę niedawno i mówił, że nie miał pasów. Przed odpowiednimi organami i dopiero wtedy poinformować widzów o szczegółach i rezultatach. Prosi o wyrozumiałość, zwracając uwagę, że tak poważne oskarżenia stawiają na szali całe jego życie i dotychczasową karierę. I z jednej strony to wszystko brzmi bardzo mało transparentnie, ale z drugiej sposób, w jakim o tym opowiada, brzmi naprawdę sensownie. I co ciekawe, ludzie zareagowali świetnie, o czym świadczy stosunek polubień do łapek w dół, a także masa bardzo wspierających komentarzy. Pamiętajmy, że faktycznie mówimy tu o jednym screenie sprzed 9 lat, i podobnie jak w przypadku Boxdela, sprawa potencjalnego przewinienia Dizowskiego jest bardzo, bardzo daleko od rzeczy, których dopuścił się Stu. W sprawie będę was oczywiście update'ował na bieżąco. Raz jeszcze giga szacun dla Sylwestra oraz dla Konopa. Odjebaliście kawał dobrej roboty i cieszę się, że mogę w jakiś sposób pomóc. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć. Co Diz? To był Dizowski, nie Dizstream. Fajne, w sensie fajne. Fajne podsumowanie. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!